We fragmencie, który dzisiaj omówię, czwarty rozdział Ewangelii Łukasza od wersetu 14, widzimy Jezusa, który na początku swej służby publicznej odnosi już pewien sukces, znany jest w Galilei, czyli północnych terytoriach Żydów, i przychodzi do swojego miasta rodzinnego, do Nazaretu, siada w szabat w synagodze i poproszony jest o przeczytanie fragmentu Biblii. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Mówiąc dzisiejszym językiem, abym zwiastował, abym głosił czas łaski, Boży czas łaski, gdzie dostępne jest wyzwolenie, uratowanie, zbawienie, jak się mówi tym językiem już trochę religijnym, zbawienie od kary za grzechy, zbawienie, uratowanie od wiecznego potępienia, od piekła. Właśnie ten czas łaski jest, głoszenie czasu łaski jest misją Jezusa. Zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął tedy mówić do nich: Dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. I wszyscy przyświadczyli mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego, i mówili: Czyż ten nie jest synem Józefa? I rzekł do nich: Zapewne powiecie mi owo przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonaj także tutaj, w ojczyźnie swoich, tych wielkich rzeczy, które, jak słyszeliśmy, wydarzyły się w Kafarnaum. Jezus zna serca ludzi. Mówi im o tym, o czym oni myślą. Oni, wiedząc, że pochodzi z ich miasta, że tu się wychował, z jednej strony wątpią, że to jest naprawdę ktoś wielki, ale z drugiej strony chcą jakiegoś szczególnego potraktowania. No cóż z tego, że gdzieś w Kafarnaum Jezus dokonał jakichś cudów. Przecież tu, przed swoimi, powinien dokonać czegoś jeszcze większego. No czyż nam nie należy się, no jakaś, jeśli rzeczywiście on jest tym wielkim prorokiem, jakaś cząstka chwały, jakiś udział w tym jego, w tej jego sławie i wielkości? No niech tu przed swoimi zademonstruje, niech się staniemy razem z nim sławni. I rzekł: Zaprawdę powiadam wam, iż żaden prorok nie jest uznawany w ojczyźnie swojej. Prawdziwie zaś mówię wam. I tu Jezus przechodzi do pewnego dziwnego zabiegu. Zamiast schlebiać im ich próżności, jakoś ich tam chwalić, że tutaj, widzicie, rozumicie, towarzysze, no jesteśmy z wami, wiem, że tutaj tak, no ja nigdy o was nie zapomnę, będziecie tutaj razem ze mną bardzo ważni i tak dalej, zaczyna mówić coś przeciwnego, zaczyna testować ich serca, a raczej chce, żeby prawda wyszła z ich serc. Dlatego stosuje pewien zabieg prowokacji. Mówi prawdę, ale prawdę, która temu towarzystwu raczej się nie spodoba. I wtedy się okaże, kto kim jest. I zaczyna tak swoją mowę. Wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak, iż był wielki głód na całej ziemi. A do żadnej z nich nie został posłany Eliasz,
tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I było wielu trędowatych w Izraelu za Elizeusza proroka, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk. Cóż takiego? Jezus im mówi. Oni chcą specjalnego traktowania, specjalnego cudu, jakiegoś lepszego traktowania i udziału w Jego sławie. A On mówi coś, co już nie tylko dla Jego ziomków z Jego miasta, gdzie się wychował, ale dla wszystkich Żydów jest pewnym problemem, że Bóg wybrał pogan, Bóg wybrał nie Żydów, bo zarówno ta wdowa, jak i Naaman, jak jest napisane, Syryjczyk, nie byli Żydami, a doświadczyli pomocy Bożej, doświadczyli ratunku w sytuacji zagrożenia, czy głodem, czy chorobą. Czyli inaczej mówiąc, Jezus nie schlebia ich próżności, nie mówi o ich szczególnym wybraniu, że mieszkają, pochodzą z miasta, z których i On pochodzi, ale mówi, że poganie mogą dostąpić wybrania Bożego. Poganie mogą doświadczyć Jego łaski. Cóż się wtedy dzieje w synagodze? I wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem. No jakże to tak? Nie, ten chłoptaś nie będzie nas obrażał. I powstawszy, wypchnęli go z miasta i wywiedli go aż na szczyt góry, na której miasto ich było zbudowane, aby go w dół strącić. I tu ciekawa rzecz się dzieje. I my również często bywamy w sytuacji, kiedy nasza służba sprowadza na nas jakieś zagrożenie, że jeśli ludzie wysyłają pod naszym adresem pogróżki, knują coś przeciwko nam. Ale tu jest bardzo ciekawa sytuacja. Oni go wypchnęli i stawiają na szczycie góry, aby go strącić w przepaść, lecz on przeszedł przez środek ich i oddalił się. Bóg nie pozwoli, aby wróbel spadł bez jego wiedzy i zgody. Żaden włos na naszej głowie nie spadnie bez świadomości i udziału naszego Ojca w niebie. A czyż bardziej nie ochroni nas, nie ochroni On naszego życia, zanim nie wypełnimy Jego woli? Jezus jest tego wspaniałym przykładem. Zawiść, gniew, wzburzenie, knowania i agresja ze strony ludzi nie mogą pokrzyżować Bożych planów. Owszem, ta agresja dosięgnęła Jezusa w Jerozolimie, kiedy przyszedł czas. Ale dopóki ten czas nie przyjdzie, źli ludzie nie wyrządzą nam żadnej szkody ani krzywdy. Dlatego możemy śmiało kroczyć po drodze Bożej woli, którą On nam wyznaczył.